Witam. Chciałbym dzisiaj pokazać na przykładzie tego komputerka, to jest Lenovo, jak się buduje obecnie komputery. Obecnie laptopy otworzymy sobie. Aż nie ukrywam, został wyczyszczony, żeby to było wszystko widać. Dlatego mi tak łatwo poszło otwarcie go. To są po prostu jednorazówki. Taki komputer potrafi kosztować 2500 zł. I Lenovo pozwala sobie na niewymienny procesor. Tu widać, że jest on po prostu w BGA zabudowany. I co najlepsze, w baterię, która jest po prostu podłączona kabelkiem i jest niewyciągalna, niewymienialna, tylko może zrobić za serwis. Dlatego właśnie stare komputery są więcej warte niż nowe. Bo obecnie buduje się wszystko na sztukę, jak tutaj widać, na jeden raz. W starym komputerze możesz wymienić procesor, możesz po prostu wyjąć baterię, nie musisz iść do serwisu. Tu i tak pochwalę, że chociaż możemy RAM wymienić, bo choćby w komputerach grupy Asus spotyka się wcześniej, że kości są wlutowane, niewymienne. Wtedy po prostu mamy jedną płytę, jak od telewizora, jak to się przenośnie mówi, czy od pralki. I nie idzie tego nawet nic z tym zrobić. Po prostu wymieniasz płytę, sprawny procesor, sprawny RAM na nowy, chociaż wysiada tylko płyta, masz 1000 zł części bez żadnej robocizny, czyli generalnie cena się nie opłaca naprawy, bo to jest cena laptopa. Tu też już w sumie tak mamy, że wymieniamy od razu z płytą procesor i wymieniamy kartę graficzną. Że kartę graficzną się nie bulwersuje, to już jest popularne od lat, że się kartę wlutowuje w BGA, ale żeby robić BGA na procesorze, widzę to już od jakiegoś czasu, od kilku lat, natomiast uznałem, że dziś czas o tym powiedzieć. Dlaczego? Bo bardzo często mnie ludzie pytają, dlaczego na serwisach IT zawsze mówią technicy, którzy są w temacie, którzy są doświadczeni, że stare komputery są lepsze i warte reanimowania niż nowe. No właśnie dlatego. Tu nie zrobisz nic. Nie zmienisz procesora na lepszy. Nie wymienisz go, jak się zepsuje. Cena naprawy jest droga i wszystko jednorazowe. W starym komputerze 6-7-letnim najprawdopodobniej, jeżeli tam się zmieści jeszcze jakiś procesor serii i5, i7, to włożysz go za kilka 200-300 zł, wymienisz procesor na lepszy, włożysz więcej RAMu i komputer działa. To też chciałem napomnieć, że brak ołowiu PB, takie przekreślone, bardzo popularne teraz w tych komputerach, chyba to Unia nakazała nawet, brak ołowiu w cynie sprawia, że jest tak krucha i tak pęka, że jakość tych komputerów jest w ogóle kiepska. Dlatego pokazując ten krótki materiał, chciałem zachęcić wszystkich do tego, by jednak naprawiać stare komputery, a nie kupować nowe. Wyjdzie Wam to z korzyścią i finansową, i jakością, stabilnością sprzętu. Pozdrawiam i do następnego filmu.